Uważam, że jego start jest po to, by szczypać Konfederację. Grzegorz Braun, mam wrażenie, że nie ma zbyt wielu sympatyków w Parlamencie Europejskim. To są wypowiedzi Grzegorza Brauna i bardzo bym chciała, żeby Grzegorz Braun był zapraszany do mediów głównego nurtu i mógł bezpośrednio sympatykom, bądź widzom, bądź ludziom, którzy zadają te pytania, no po prostu bezpośrednio na nie odpowiedzieć. Ewa Zajączkowska-Hernik zasłynęła ze swojej bezkompromisowości w Parlamencie Europejskim. Jednak buduje coraz to silniejszą pozycję na podwórku polskiej polityki. W niedawnym wywiadzie w Radiu Z mocno skomentowała sytuację wokół zbliżających się wyborów prezydenckich. Zapytana o kandydata z jej partii, Sławomira Mentzena opisała, jak idzie jego prekampania. A jak idzie prekampania ze strony Sławomira Mentzena, waszego kandydata na prezydenta? Bardzo dobrze. Ale pani czasami tam uczestniczy w tych spotkaniach? Mhm. No i jakie są reakcje? Bardzo pozytywne, pani redaktor. A kto płaci za to? Sam Mentzen? Tak. Zupełnie z własnej kieszeni? No, nie wydaje mi się, żeby miał z tym problem. No tak, biorąc pod uwagę jego zarobki, to tak. Ewa Zajączkowska krytycznie odniosła się też do sondaży, które dają małe szanse Mentzenowi na wejście do drugiej tury wyborów. A czy sądzi pani, że Mentzen ma szansę na drugą turę? Bo żaden z sondaży tego nie przewiduje. Opieramy się na sondażach, pani redaktor, gdzie znamy oficjalnie teraz już dwóch kandydatów. Inni nie są znani. Więc co to jest za sondaż? To jest sondaż niewiarygodny, bo nie wiemy, kto będzie jeszcze startował w wyborach prezydenckich. Nie wiemy, kogo wystawi Platforma. Zdradziła też, kto według niej zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. A kogo wystawi? Kogo. Co pani podpowiada intuicja? Że kto to będzie? Gdzieś mi intuicja podpowiada, że to będzie Trzaskowski z tego względu, choćby, że zaczął już jakiś tam delikatny objazd po Polsce. Podgryza Radosława Sikorskiego za jego reset z Rosją w poprzednim rządzie Platformy Obywatelskiej, więc może gdzieś ma ambicje, żeby wystartować. Nie wiadomo, kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiadomo, czy w sumie z koalicji rządzącej będzie jeden kandydat, czy będzie ich kilku. To jest jedna wielka niewiadoma, więc opieranie się teraz na sondażach no, jest mało wiarygodne. Ewa Zajączkowska-Hernik odniosła się też do startu w wyborach prezydenckich innego popularnego prawicowego polityka, Marka Jakubiaka. Do niedawna członek koła poselskiego Kukiz 15, a teraz lider koła Wolni Republikanie, potwierdził już swój start, co może zabrać część głosów Mentzenowi. Zajączkowska wyjawiła, jaki może być ukryty cel tej decyzji Marka Jakubiaka, który wcześniej dość dobrze dogadywał się z Konfederacją i aktywnie wspierał nawet Przemysława Wiplera, gdy ten kandydował na prezydenta Warszawy. Uważam, że jego start jest po to, by szczypać Konfederację. Jestem skłonna postawić tezę, to jest wyłącznie moja teza, że wystartowanie Marka Jakubiaka ma za zadanie odebrać część elektoratu Konfederacji, by później w potencjalnej drugiej turze między PiS-em a Platformą przerzucić te głosy na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, w zamian za co być może koło poselskie, do którego należy Marek Jakubiak wraz ze swoimi trzema kolegami, dostanie dobre miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości. Nie jestem przekonana, czy sam Marek Jakubiak będzie w stanie zebrać ponad 100 tysięcy podpisów w wyborach prezydenckich. Czyli pani zdaniem to takie małe koło ratunkowe ze strony Marka Jakubiaka, tak? Dla Prawa i Sprawiedliwości. Różne zagrywki w polityce widzieliśmy. Ta wydaje mi się najbardziej prawdopodobna. A uczestniczy pani jakoś... Przy całym szacunku do Marka Jakubiaka. Europosłanka Konfederacji została zapytana także o ewentualne poparcie kandydata PiS w drugiej turze wyborów prezydenckich. Choć nie dała jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, to jednak zdradziła, kto nie powinien zostać najważniejszą osobą w państwie. A czy w drugiej turze Konfederacja poparłaby Prawo i Sprawiedliwość? Gdyby był taki, że... A czy Prawo i Sprawiedliwość poparłoby w drugiej turze Sławomira Mentzena? No, tak jak mówię, no, sondaże na razie nie dają szans, ale też tak jak pani słusznie zauważyła, na razie to jest wróżenie trochę z fusów, ponieważ nie wiadomo do końca, kim będą ci kandydaci. A gdyby na przykład tym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości był Przemysław Czarnek, to co? Konfederacja mogłaby poprzeć takiego kandydata Prawa i Sprawiedliwości, gdyby znalazł się w drugiej turze, a po drugiej stronie byłby kandydat koalicji rządzącej, nazwijmy to w ten sposób? Ja nie będę decydować... w tym momencie, kogo poprzemy w drugiej turze, bo to również byłoby z mojej strony nieuczciwe. Natomiast uważam, że to jest niezwykle istotne, by prezydentem został ktoś spoza obozu rządzącego. Dlaczego?
bo wiem, że jeżeli prezydentem zostałby na przykład Rafał Trzaskowski, czy ktokolwiek z obozu rządzącego, mielibyśmy legislacyjną jazdę bez trzymanki. Wszystko to, co płynie z Unii Europejskiej, byłoby u nas wprowadzane bez jakiegokolwiek zastanowienia. Doszłoby do ideologizacji państwa. No, widzimy tak ściąganie krzyży, tęczowe piątki w warszawskich szkołach. To wszystko się dzieje tutaj, tu w Warszawie, więc to mogłoby się rozpełznąć na teren całej Polski, bo taka jest agenda obecnego rządu, mocno ideologiczna jednak, nie gospodarcza, a ideologiczna. W wywiadzie z przedstawicielką Konfederacji nie mogło zabraknąć pytań o Grzegorza Brauna. W ostatnim czasie wpłynął wniosek z prokuratury do Europarlamentu o odebranie mu immunitetu za incydent z gaśnicą. Ewa Zajączkowska zdradziła, jakie są szanse na to, że tak się stanie. Biorąc pod uwagę klimat w Parlamencie Europejskim, może zdarzyć się tak, że większość Parlamentu Europejskiego zagłosuje za tym, żeby mu ten immunitet odebrać. A jaki jest ten klimat w Parlamencie Europejskim? Grzegorz Braun... mam wrażenie, że nie ma zbyt wielu sympatyków w Parlamencie Europejskim. Gdzieś może jest postrzegany jako polityk kontrowersyjny w Parlamencie Europejskim, no a jednak większość jest taka lewicowa, centrolewicowa i może to spowodować, ale rozumiem, że pani zagłosuje za tym, żeby mu tego immunitetu nie odbierać, tak? Tak, ja zagłosuję przeciwko odebraniu mu tego immunitetu. Po dodatkowych pytaniach prowadzącej rozmowę Beaty Lubeckiej, Zajączkowska lekko się jednak sfrustrowała, że znów musi odpowiadać na pytania o Grzegorza Brauna. No ale pani to nie zbulwersowało, takie zachowanie posła w polskim parlamencie? Bieganie jednak z gaśnicą, no to był jednak czyn chuligański, jakby nie patrzeć. Nie wiem już, ile razy to komentowałam. Za każdym razem wracamy do tego samego wątku, kiedy pojawia się wątek Grzegorza Brauna. Komentowałam to niejednokrotnie. Powiedziałam, Hanuki w Sejmie nie powinno być, gaszenia jej gaśnicą również można, jeżeli komuś bardzo przeszkadzała, można było ją zgasić w sposób mniej inwazyjny. No są pytania też od słuchaczy w sprawie Grzegorza Brauna, które rozumiem, wy nie jesteście w tej samej frakcji. Z tego co pamiętam, Grzegorz Braun jest wolnym elektronem. Jest wolnym elektronem. Jednak to nie był koniec pytań o Grzegorza Brauna, ponieważ słuchacze Radia Z również chcieli wiedzieć o nim więcej. Tym razem chodziło o jego wypowiedzi, które wpisują się w narrację Rosji. Co pani sądzi zachowania kolegi z listy wyborczej, europosła Brauna, którego zdecydowana większość wypowiedzi w Parlamencie Europejskim jest jasną obroną kremlowskiej narracji w różnych regionach świata. Iran, Izrael, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Rumunia, Wenezuela i Litwa. Może zaprosi pani Grzegorza Brauna do studia i widzowie będą mieli możliwość bezpośredniego zapytania. Ale nie odpowie pani na to pytanie? Panie redaktor, ja mam troszeczkę dosyć chodzenia po mediach i tłumaczenia się z nie swoich słów. To są wypowiedzi Grzegorza Brauna i bardzo bym chciała, żeby Grzegorz Braun był zapraszany do mediów głównego nurtu i mógł bezpośrednio sympatykom, bądź widzom, bądź ludziom, którzy zadają te pytania, no po prostu bezpośrednio na nie odpowiedzieć. A co wy o tym sądzicie? Zgadzacie się z Ewą Zajączkowską? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcielibyście zobaczyć więcej podobnych filmów, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.